Fotografia została wynaleziona po to, żeby zostawić ludziom możliwość konfrontacji tego, co było, tego, co się dzieje i tak dalej. Jest to bardzo często niedoceniona cecha. Dlatego nie chcę ja tu wartościować, czy jest lepszy obraz, czy słowo, ale wydaje mi się, że jest bardzo dużo przykładów, że oba te hasła są jednakowo ważne. I proszę Państwa, to jest tak, że wszystko, co przeżywamy, zostaje w naszym komputerze mózgowym, jeśli go czasami mamy, bo nie zawsze go dysponujemy. I wtedy wraca nieoczekiwanie. W postaci kociego ogona, wybitej szyby, starych butów, zmęczonej twarzy. Czasami to nas nasuwa jak gdyby na możliwość penetracji. Proszę Państwa, nie chcę Pana męczyć tym, przepraszam. Ja byłem na wycieczce w Albanii w 1957 roku. To był taki cudowny okres po dojściu towarzysza Gomułki do władzy. I tam targ w Tiranie tak wyglądał, że siedziały te biedne Arabki, takie różne tam Albanki. I ja patrzę, a naprzeciwko niej stoi para butów. Butów zupełnie zwizelowanych, porwanych, zniszczonych, starych butów. Ona sprzedawała takie stare buty. Co w tym czasie dla nas było też sensacją, bo u nas mimo wszystko te buty były tekturowe czy inne, ale były. A tam ona sprzedawała najgorszy produkt, a żeby zdobyć jakieś środki prawdopodobnie na utrzymanie itd. A więc ten but w Albanii jest czymś zupełnie innym, jak ten but w Gliwicach czy w Nowym Jorku. Ja dopowiem tylko, że te buty otwierają wystawę i Tak, są no proszę. oczywiście w To jest katalogu. intuicja komisarza. Także trzeba zastanowić się, co oglądamy, co rozumiemy pod tym. Proszę Państwa, tutaj padło słowo na początku o moim pobycie w Gliwicach. Proszę Państwa, myśmy uciekali do Gliwic. Nie z Gliwic, tylko myśmy uciekali z Zamościa do Gliwic. Jechaliśmy pociągiem towarowym z Zamościa. Nie chcę tego Państwa męczyć i tak dalej. Ale w Gliwicach, przejechaliśmy tor kolejowy, to ja widziałem, że granica jest w Gliwicach. Więc ja musiałem wziąć kolegę Felka i poszliśmy przez most na Zwycięstwa. Od dworca do rynku siedziały babcie śląskie, która każda miała serwetkę białą i tam miała łyżeczkę, pastę do butów, coś jeszcze do sprzedania. Tak jak ta Albanka sprzedawała te buty połamane, tak w Gliwicach te babcie sprzedawały to, co miały swojego. Jakieś dalekie echo tego jest w twoim późnym zdjęciu, twoim, nie twoim, czyli w naszym powiększeniu za Ja wnętrzam, ja wnętrzam. 1945. Ale takieśmy, fotografia dostarcza takich emocji, jeśli chce się do tego zajrzeć specjalnie. No. Takich przygód mam bardzo dużo, nie chcę Państwa męczyć, to poprzez komisarza wszystko możemy opowiedzieć. Ale zbierajcie takie rzeczy. Bo ktoś się kiedyś zapyta was, jak wyglądały buty w 2012 roku, czy w 2005 roku i tak dalej. To też jest możliwe. Mam tu w torbie wystawę pisanych fotografii, gdzie są same tylko teksty, listy, hasła, różne takie rzeczy. Na mnie robiące wrażenie. O! Właśnie. Fragment tego zresztą można oczywiście zobaczyć tam na górze. Proszę Jest Państwa, trochę tych zdjęć. zdekonspiruję rodzinne dowcipy, bo to tylko tak muszę traktować. Grażyna Lepszyńska, moja nieżyjąca jest córka. W szpitalu ją uśmiercili, to za drugą operację. 4 lutego 1967 rok. Podanie. Domowa Rada Narodowa. Dotyczy pończoch. Uprzejmie proszę o przyznanie mi kwoty 180 zł na pończochy. Pończochy potrzebne mi są gdyż. Pierwsze, mam jedną parę rajtów dziurawe. Dwa, idzie wiosna, a na wiosnę chodzi się w pończochach, a nie w rajtuzach dziurawych. Proszę o szybkie i pozytywne załatwienie powyższej sprawy. Grażyna Lepcińska. Ja napisałem.
zaliczkowo wypłacić 100 zł. Nie żyjcie. Więc profesor, czy to nie jest fotografia? No zbierajcie takie rzeczy. To mam okupacyjne, różne inne, różne. No to dzięki kolegom z Łodzi, Robakowskiemu, Binkowskiemu, to wszystko ukazało się. Dlatego mam bardzo dużo. Są ceny przedwojenne. Lew na muchy kosztował 5 groszy. Ach, proszę Państwa. No dobrze, ale z tej fotografii przechodzimy do tej fotografii, nie fotografii. To tak. Znaczy do innych sposobów kopiowania. Tak. Prawda? Bo w pewnym momencie podrzucasz fotografię jako medium i stosujesz co innego. Niech to będzie ksero, czarno-białe lub kolorowe, czy też wydruk. Cokolwiek, co pozwala uzyskać obraz. Opowiedz o Twoim stosunku do tej fotografii, nie fotografii. Proszę Państwa, ja jestem entuzjastą techniki pobierania. To znaczy, ja wiem dokładnie, że lepiej, jak jest coś oryginalnego i tak dalej, ale wiem jednocześnie, że masę dzieł w tej chwili jest kopiowanych bezkrytycznie i to bardzo dobrych dzieł i tak dalej. Liczy się treść, scena, akcja i nie trzeba się tego bać. Jeśli ja mogę zobaczyć ten but, o którym mówię, wydrukowany czy powielony kserograficznie czy jakoś inaczej, to jest ten sam but, mimo że obraz jest trochę inaczej prezentowany. Także nie unikajmy od możliwości kopiowania. Poszerzmy ten obszar obserwacji na takie dziedziny, które dopuszczają nam tą możliwość kopiowania. Także ja nikomu nie potępiam za to, że tym bardziej, że to jest dobrze zrobione, bo my wiemy, że te kopie są fatalne, niektóre źle zrobione i tak dalej. To tutaj się o tym nie mówi. Ale obszar tej fotografii jest olbrzymi. Jeśli tylko potrafimy to docenić, wymieniać między sobą. Proszę Państwa, nam czasami niepotrzebne są litery, słowa. Wystarczy obraz. Takich obrazów jest bardzo dużo. Życzenia, różne inne. Absolutnie, proszę, obrazki święte, tego jest bardzo dużo. Tylko trzeba to wprowadzić na rynek. No ja zbieram te pocztówki, posyłam, koleżanki mi przysyłają i tak dalej. Niemniej jednak jest to sprawa, bo mnie nie potępiam powielania. Nie tylko nie potępiasz, ale... Robię sam, tak. Tak, sam to robisz od bardzo dawna, ze świetnym skutkiem. Żeby powielać, trzeba mieć jakiś oryginał. Jerzy, powiedz, co się znajduje w Twoich zbiorach, bo to może nie być zrozumiałe dla wszystkich. Ta Twoja baza, z której czerpiesz. No nie wiem, no chcesz koniecznie zdekonspirować mnie tutaj. Naturalnie. Proszę Państwa. Ja zbieram od dziecka te zdjęcia. Od dziecka zbieram. Tak się złożyło, że mój wuj był marynarzem na darze Pomorza przed wojną. I rodzice jego mieszkali w Sosnowcu, a on z szkołą morską pojechał w jakieś tam kraje południowe. I przysyłał do babci, mojej babci również, pocztówki, fotografie robione. Fotografii gdzieś tam na Wyspach Hawajskich, nad Palmą, albo z widokiem Aten i tak dalej. Jak ja to zobaczyłem, konfrontując to ze szkołą, w której mordowano naszych rodaków, to ja widziałem, że to jest przecież znakomity materiał. Ale jak to zrobić, żeby pokonać tą niemiecką maszynę i znaleźć się pod tą palmą? Nie widziałem jak to, ja nie miałem żadnego powiększalnika, lampy, nie było lampy naftowej, tylko miałem tylko lampę naftową. Ja wyciąłem tą palmę nożyczkami, zwyczajnymi, położyłem na negatyw 6x9 czarno-biały i skopiowałem jednocześnie tą palmę i ten negatyw. Pod tym stoi ten mój wujek, nieżyjący ludzie. No byłem zachwycony, była taka palma, jak w Warszawie stoi. Tylko że robiona w skali Drachań Tomaszowa i tak dalej. Także no, nie mam takiej inklinacji. A poza tym, nie interesowała fotografia. Ja zbierałem miesięczny katalog fotogregera z Poznania. Genialna firma, genialny katalog.
Potem inne katalogi w Warszawie. I specjalnie jeździłem do Warszawy, ryzykując bardzo często różne porwania, nieszczęścia i tak dalej. To widziałem to wszystko. Było bardzo dużo literatury. A w czasie okupacji u nas te negatywy były, niełatwe i tak dalej. Nikt się tym nie chwalił specjalnie. Ale możliwość tego przeniesienia, tej konfabulacji, tego oszukiwania, czasami jest potrzebna, proszę Państwa. Czasami jest potrzebna. Także jeśli coś poprawia naszą wizję, czy to, co widzimy, czy to, co czujemy sami, to można coś tam dodać zawsze, Boże drogi. No nie chcę Państwa nudzać, ale mam takich przykładów bardzo dużo. No proszę bardzo, proszę Państwa. Ja pochodzę z Tomaszowa Lubelskiego. Koło nas była niedaleko wieś zwana Sachry. Wieś, w której była placówka ukraińska, takiej policji ukraińskiej. To była taka baza ukraińska, którzy napadali na sąsiednie wioski i mordowali Polaków. Między innymi na kilku moich znajomych. I proszę Państwa, ja nie brałem w tym udziału, bo ja pracowałem na poczcie jako listonosz. Byłem na szczęście byłem słaby i nie musiałem eksponować swoich tych umiejętności. I koledzy moi zrobili cały alarm, akcję z dowódcami tych oddziałów, coś 200 osób. I na tą wioskę napadli. Sachryn. Oczywiście, jak to wojna, nikt nie patrzy, tylko Sachryn został spalony. Dużo ludzi zostało pokonanych, szczególnie ten posterunek policji. No i to wszystko odbyło się w scenerii filmowej wręcz. Filmowej. Ja te zdjęcia, które robił Stanisław Minor z Wrocławia, mój serdeczny kolega, oczywiście oglądałem, zrobiliśmy wystawę w Zamościu i tak dalej. Ale proszę Państwa, to było tak szokujące, to tutaj ktoś Państwa ma tą antologię, tam chyba to jest. Że to wyglądało szokująco zupełnie. I ja nie tylko, że nie wstydzę się tego, że ja skopiowałem to cudze zdjęcie, bo to nie moje, to było Minora zdjęcie. To jeszcze ono ma w sobie taki ładunek emocji, bo tam te konie stoją, ta uprzęż porwana, ci moi przyjaciele z trzeciej B po tego porysowani. No nic nie zastąpi tej prawdy, która z tej sytuacji była. No to czyli takie materiały trzeba robić. My takie materiały mamy ze strajków stoczni, późniejszych awantur i tak dalej, i tak dalej. Także ta fotografia chodzi koło nas, dotyka nas, tylko starajcie się zauważyć to. I wymieniajcie między sobą doświadczenie, konfrontacje, muzeum jest życzliwe, komisarz też. Musimy zrobić duży taki boom fotograficzny w Polsce. Nie, to nie musi być rodzina amerykańska i tak dalej, czy człowiecza, która jest przesłużona. Tylko to musi być nasza polska fotografia. To są te właśnie te buty połamane, te dziady, babcie, babci i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. Przepraszam bardzo. Ale o to chodzi. Jesteśmy po to, żeby naciągnąć się tutaj na rozmowę. Ja ale może jak mówię za dużo, to trzeba mi kopać.